Kolejną bajką jest bajka, która jest, wydaje mi się, że rosyjską bajką, aczkolwiek mogę się mylić. Bajka jest to kolejna, którą mi pokazał kiedyś, jak byłem dużo młodszy, za dzieciaka, tak jak mówiłem, ojciec. I chodzi tu o No pagadzie, gnida. Czyli o wilk i zając. Są to perypetie, w zasadzie to można by powiedzieć, że próba ucieczki zająca przed wilkiem, który stop usiłował go pożreć, schwytać swoje łapy. No i to też jest 2D i za każdym razem na końcu danego odcinka chyba bajki, bo nie wydaje mi się, że to był coś w trybu serialu czy coś takiego, w sensie odcinki to były, bardzo krótkie. I za każdym razem wilk na końcu bajki był, w sensie mówił: no pagadzie, gnida. Stąd też mi się to wzięło jakiś czas temu i non stop to powtarzałem. No, mniejsza z tym. Wolnałem jeszcze przy okazji komputer. Trochę mnie noga zabolała. Mniejsza z tym. Bajką, którą też pamiętam, której dużo czasu spędzałem, wydaje mi się, że z rodziną, aczkolwiek możliwe, że widzicie tą czołówkę trochę bardziej rozpikselowaną, ponieważ na YouTubie znalazłem i to jest po prostu 4 na jednym ekranie, 4 razy to samo na jednym ekranie i to jest to po prostu wkurzające, ja wyciąłem, żeby było widoczne tylko jedno. Z tego co mi się wydaje, Sims Allegrim to opowiada o tych magicznych przygodach dwóch kiełek, o ile mogę tak to ująć, jakiś jeden futrzany zwierz, a drugi to chyba żaba jest, nie tak mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem pewien. Czołówka jest bardzo fajna, przynajmniej moim zdaniem, także możecie się wyrazić, co sądziliście o tej baśni Sims Allegrim. Znaczy to jest chyba kilka baśni od nich wyszło, to nie jest tylko to, no aczkolwiek mogę się mylić. Ostatnią bajką jest coś, co podejrzewam, że każdy w dzieciństwie się bał. Coś, co pytania w formie, co było to, gdy nie było tego kogoś? Znaczy, jak się nazywa dana osoba, jak nie było tego kogoś? Czyli chodzi mi tutaj o osobę, rzecz, której się baliśmy w dzieciństwie, przynajmniej każdy, tak mi się wydaje. Chodzi tu o bułkę. A mówiąc, osoba, jak się nazywała osoba, która tak i tak dalej? Chodzi mi o mamę Muminka, ponieważ nieraz słyszałem pytania, jak się nazywała mama Muminka, zanim urodziła Muminka. Więc tak, chodzi o bajkę o tytule Muminki. Tutaj nie wiem, czy to są jakieś hipopotamy, czy co. Z małami, pamiętam, Muminka, małami, mamę Muminka, tatę Muminka. Słodko, jak się nazywał tata Muminka, zanim nie zrobił Muminka. I wydaje mi się, że Muminki się skończyły jakoś w 2004 roku, czy 2005, bo nie wydaje mi się, żeby od dobrych kilkunastu lat już robili jakiekolwiek nowe odcinki z Muminków. Aczkolwiek nie mogę ich nawet znaleźć na YouTubie, więc jest to dość trudne do znalezienia. Jedynie osoby, które mają filmy z Muminkami zgrane na przykład z tych starych telewizorów kineskopowych, no to mogą sobie obejrzeć. Ja teraz nigdzie nie mogę znaleźć Muminków, a przyznam, że szczerze bym sobie obejrzał jeszcze jakiś odcinek z Muminków wspominkowy. Kolejną bajką jest bajka o tych malutkich stworkach, które walczyły z człowiekiem. I to akurat można znaleźć na YouTubie i też gdziekolwiek na innym portalu na internecie, w sensie na CDA na przykład. Chodzi mi tu o Smurfy, chciałem powiedzieć Muminki, ale nie, chodzi mi o Smurfy. I Gargamel, zresztą wydaje mi się, że gdzieś był albo jest jeszcze film, znaczy konto na YouTubie o nazwie Gargamel, aczkolwiek mogę się mylić, bo tego nie pamiętam. No, ten człowiek najbardziej chciał ubić, był tak zwanym złym charakterem. I wydaje mi się, że właśnie Smurfy też już nie lecą nigdzie. Ostatnie dystrybucje, przynajmniej z tego co ja widzę, były Smurfy 2 z 2013 roku. Więcej chyba nic nie ma. I przeważnie Smurfy wydaje mi się, że leciały na właśnie TVP1. Sok z gumi jagód. Czyli chodzi mi tutaj o Gumisie. To, jak sama nazwa wskazuje, przygody kilku misiów, o ile tak to mogę odmienić, gdzie charakterystyczną rzeczą był właśnie ten sok z gumiagód, który podobnie jak magiczny napływ Asterixie i Obelixie dawał bohaterom nadludzkie zdolności. Chociaż w sumie to nawet nie byli ludzie, no mniejsza. No i jest też charakterystyczny przygłup, czyli taki grubasek, jeszcze chyba wojak, że tak powiem, jest. Powtarzać można by powiedzieć, że bardzo się powtarza ten scenariusz z Asterixa i Obelixa,
Chociaż wydaje mi się, że Asterix i Obelix powstał później niż Gumisie. Chociaż Gumisie też wydaje mi się, że właśnie nie grają w żadnych telewizorach. Chyba, że ja się mylę. Kto lubi zjeść sobie kanapki z czymś słodkim? Słodkim, złocistym. Tak, to było pytanie, gdzie chodzi mi o Pszczółkę Maję. Gdzie Pszczółka Maja miała... Było chyba dwóch bohaterów głównych. Pszczółka Maja i Gucio. Pozdrawiam Gucio swoją drogą. Chociaż tak wiem, że tego nie obejrzę. Niemniej jednak nieważne. Tutaj przynajmniej ostatnio ja zauważyłem, że za dzieciaka niech to nie wzbudował tych podejrzeń. I też podejrzeń podtekstów. Sformułowanie... Gucio i Maja poszli sobie pobzykać. Czy tylko mnie to tak śmieszy, czy to jest takie głupie? Że, znaczy w sensie, że śmieszy, że to jest takie głupie? Czy po prostu nie tylko mnie, że Pszczółka Maja i Gucio poszli sobie pobzykać. I tu chodzi mi o latanie, bez żadnych podtekstów poproszę. Kolejną bajką jest Kubuś Bohatek, który gdzieś niedawno widziałem właśnie animację z Kubusia Bohatka ponownie. I wydaje mi się, że też był jeszcze film zrobiony, w sensie nie kreskówka, tylko film. Aczkolwiek tego nie oglądałem, ale widziałem tylko trailer tego filmu. Więc jest to kilka przyjaciół, którzy... A nie, jeszcze było właśnie Kubuś Bohatek i Heffalumpy chyba. To akurat mam u rodziców w domu. Kolejną bajką jest bajka, która ma bardzo charakterystyczną piosenkę tytułową. W sensie piosenkę... czołówkę, o tak powiem. Tak, chodzi mi o tą przygodę Koziołka Matołka. Gdzie, co po niektórzy mnie tak nazywali. Nieważne, w sensie nie przygodami Koziołka Matołka, tylko nazywali mnie Koziołkiem Matołkiem. W sensie bez tego Matołka. W sensie albo Koziołek, albo Matołek. No, tylko że mówili to trochę mniej zrozumiale. W sumie nawet dzięki temu mnie te zrobienia tak nie wnerwiają. Would anybody like some pound cake? I'd like some pound cake! Some cake, 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 some cake